Witam po przerwie. Moim gościem jest Tomasz Kozłowski, psycholog. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Witam. Dużo mówi się ostatnio o sprawie, która pewnie wydarzyć się nie powinna. Rzecz dotyczy Tomasza Komendy. Mężczyzna skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Wyszedł właśnie na wolność po odbyciu 18 lat kary i wszystko wskazuje na to, że jest osobą niewinną, choć ostatecznie jeszcze Sąd Najwyższy musi to, ewentualnie Sąd Apelacyjny musi to potwierdzić. Proszę mi powiedzieć, jaką szansę ma na normalne życie? To zależy, czym jest normalne życie, bo to on sobie będzie teraz składał to w głowie, czym to normalne życie jest, bo 18 lat dla jeszcze młodego człowieka to jest tak naprawdę te 18 lat, w których on mógł sobie budować wszystko. To jest wykształcenie, rodzina. Przygotowanie zawodowe, rodzina, doświadczenie. To wszystko, co buduje tak naprawdę nasz jakiś dorobek życiowy, ja pomijam dorobek finansowy, to jest to, co się dzieje właśnie po tym 20-25 roku życia, czyli po ukończeniu szkoły średniej bądź studiów. Wtedy, kiedy człowiek zaczyna budować swój potencjał, na bazie którego może zbudować sobie potem pieniądze, czy w zależności od w którym kierunku zmierza. I to jest sytuacja o tyle trudna, że ta normalność, o której mówimy, jest teraz warunkowana tymi 18 latami, ale też poczuciem niesprawiedliwości, które było budowane przez te 18 lat, bo to nie jest kwestia tego, że rzecz się wydarzyła 18 lat temu, człowiek został skazany i okej, jest w więzieniu i o tym zapomina. Nie, każdego dnia tych 18 lat ma się poczucie niesprawiedliwości. To poczucie niesprawiedliwości jest jeszcze bardziej podsycane czy rozpalane tym, co się dzieje w więzieniu. Więzienie to nie jest łatwe miejsce do życia i to nie jest miejsce, w którym się ludzie resocjalizują, bo badania zresztą pokazują, że tak nie jest. To jest miejsce, gdzie jest potworna przemoc, gdzie jest... To jest miejsce, w którym ludzie się bardzo często staczają i schodzą właśnie na kryminalną ścieżkę życia. I mam nadzieję, że tak nie będzie z tym człowiekiem, o którym mówimy, ale zbudowanie teraz czegoś od nowa jest nieprawdopodobnie trudne. I ja uważam, że normalność w tej sytuacji, mówienie o normalności, to jest przede wszystkim zbudowanie dobrych relacji z innymi ludźmi. Bo te dobre relacje zawsze będą napiętnowane pobytem w więzieniu, bez względu na to, czy on był słusznie czy niesłusznie osądzony, to piętno niestety jest taki stygmat, który jest na człowieka wrzucony. To jednak ludzie myślą, dobrze był w więzieniu, jest zdemoralizowany, bez względu na to, czy jest, czy nie. Ale no niestety my myślimy bardzo schematycznie i stereotypowo. I budowanie normalności może być niezwykle trudne. Na całe szczęście przy tym wszystkim sprawa jest mocno nagłośniona i uważam, że im więcej się będzie o tym mówić, tym lepiej dla tego pana. Dlatego, że fakt, że on jest, że był niewinnie skazany, że jest niewinny i że nie popełnił tego czynu, jest takim elementem, który może pomagać w budowaniu tej przyszłości. A co dla niego będzie najgorsze, patrząc na, biorąc pod uwagę takie życie codzienne, czyli kładziemy się spać, wstajemy rano, nie wiem, idziemy na zakupy, cokolwiek, coś robimy z takich zwykłych, normalnych, dla nas normalnych rzeczy. Co dla niego, czy jego ta wolność może jakoś, że tak powiem, przestraszyć? Wie pani, moim zdaniem przestraszyć może go trudność z poradzeniem sobie jednak w innym świecie, bo 20 lat temu nie było smartfonów, to mogą być rzeczy, które będą dla niego interesujące, ale też poradzenie sobie w dzisiejszym świecie, który jest oparty o tablety, telefony, komputery i takie narzędzia, w których ciężko będzie mu się znaleźć. Prawdopodobnie nie będzie mu łatwo podjąć tego typu pracy, tylko będzie musiał podjąć pracę fizyczną. I myślę, że to jest rzecz, która budzi poczucie niesprawiedliwości, ale też niezwykle istotne moim zdaniem może być to, że sprawa jest niezamknięta. To znaczy, że jeżeli on został niesłusznie skazany, to trzeba wskazać osobę, która jest za to odpowiedzialna. Dopóki ta osoba nie będzie słusznie skazana, ta, która odpowiada za to, że ten człowiek tyle lat spędził w więzieniu, to sprawa jest niezamknięta. I moim zdaniem to może wyglądać tak, że początkowo jest to, czy przez te lata można mieć pretensje do systemu na przykład, że to państwo jest niesprawiedliwe, że to system, że to wymiar sprawiedliwości, że to prokuratura, ale teraz jak się okazuje, że rzeczywiście tak jest, że wszyscy wiedzą, że to było niesłuszne skazanie, to trzeba wskazać winnego. I teraz się ten cały ładunek, który był taki, na takim bardzo dużym poziomie ogólności, będzie się zawężał i będzie się przesuwał w kierunku kilku osób, bądź jednej osoby, która gdzieś coś przeoczyła. Faktycznego sprawcy? Tak, faktycznego sprawcy. Kogoś, kto zawalił sprawę, kto
zgubił jakąś notatkę albo coś przeoczył, bo to bardzo często jest tak, że właśnie lawiny są wywoływane przez drobne płatki śniegu i gdzieś coś takiego mogło się wydarzyć, więc ten spokój psychologiczny, moim zdaniem, czy jednym z takich filarów tego spokoju psychologicznego będzie to, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Mówi się, że ten mężczyzna, zresztą tak jak w przypadku innych osób niesłusznie skazanych, czy zatrzymanych, czy aresztowanych, może liczyć na pewną rekompensatę. Chodzi o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Padają wielomilionowe kwoty, jakich oczywiście będzie mógł się domagać, bo decyzja będzie należała do sądu. Czy jest jakaś kwota, która mogłaby zrekompensować rzeczywiście faktycznie te lata? Pewno jest to kwota określona przez tę osobę, ale myślę, że trzeba przeliczyć, czy z mojego punktu widzenia, trzeba przeliczyć, jakie pieniądze mógłby ten człowiek zarobić, kształcąc się, zdobywając dobrą pozycję społeczną i rzeczywiście korzystać z życia tak, jak może człowiek, który po prostu o siebie dba. Ale to nie jest tylko to, żeby oddać to, co jest temu człowiekowi należne w takim sensie w tych 18 lat pracy czy budowania swojej kariery, ale to, żeby ten człowiek miał poczucie takiego zadośćuczynienia ze strony państwa. I nie tylko tego człowieka, ale ze strony państwa, bo to też państwo w pewnym sensie za to odpowiada. I myślę, że ten człowiek sam może określić taką kwotę, choć ja uważam, że to jest nie do odbudowania w takim sensie, że... Nie da się zapłacić, wyrównać. Nie da się wyrównać. Jakby rachunków. Jak się człowiekowi odbiera 1/4 życia. Tego się, i to ważną 1/4 życia, bo... Trafił do więzienia, będąc młodym człowiekiem. Wyszedł jako dojrzały mężczyzna. Taka jest prawda. 18 lat. Cały okres młodości. Mhm. No powiedzmy nauki, zdobywania pierwszego zawodu, drugiego zawodu, no bo każdy miłości, ma szansę próbować. Tak. Uciechy z dzieci, przyjaźni. Takich rzeczy, które są niemierzalne. No, podstawowa sprawa, jak nikt nie odprowadzał od niego składki emerytalnej. Czyli on ma taką 18-letnią dziurę. W tym, że nawet nie ma na co liczyć, że tak powiem, patrząc na to, jak to dziś wygląda ta sytuacja, nie ma na co liczyć też w przyszłości. Tak, ja uważam, że też właśnie z takiego psychologicznego punktu widzenia, jeżeli mamy to przekładać na jakieś kwoty, no to oczywiście 18 lat, które mu zabrano, 18 lat, które są potrzebne do emerytury, 18 lat, w których mógłby wypracować coś, na bazie czego mógłby dzisiaj naprawdę zarabiać dobre pieniądze, ale to jest też zabezpieczenie mu przyszłości, bo a on teraz nie może sobie iść prywatnie do lekarza. Jeżeli cokolwiek mu się stanie, to on nie ma takich możliwości, żeby wyciągnąć teraz dobre pieniądze i na przykład leczyć się w prywatnej służbie zdrowia, bo będzie czekał na przykład w kolejce na jakąś operację. Więc to są te drobne rzeczy, o których pani wspomniała, kiedy człowiek wstaje rano i martwi się o to, czy zapłaci rachunek, o to, czy będzie miał na leki, o to, czy będzie miał na przykład na nim operację kręgosłupa. To są te rzeczy, które mogą spędzać mu sen z powiek, dlatego że w moim przekonaniu jego poczucie bezpieczeństwa w tym kraju jest zaburzone i nie będzie tak łatwo odbudowane, bo państwo go zawiodło strasznie. Jego obrońca pro bono, zresztą profesor Zbigniew Ćwiąkalski, który przyjął, że poprowadzi wszystkie jego sprawy, czyli i sprawę o uniewinnienie najpierw. Tam w grę wchodzi również proces przeciwko nadużyciu uprawnień wobec policjantów, sędziów i prokuratorów. No i oczywiście później na koniec ta sprawa o zadośćuczynienie. Mówi, że wystąpi do prezesa Rady Ministrów o przyznanie mu renty specjalnej do czasu, kiedy po prostu jego sytuacja finansowa, tym bardziej, że jest to niemajętna rodzina, ta, do której wrócił. No, całe szczęście, że miał do kogo wracać, ale czy powinien dostać taką rentę? Oczywiście, że tak. Ja w ogóle dziwię się, że profesor Ćwiąkalski musi o to występować. Ja uważam, że państwo natychmiast powinno człowiekowi zabezpieczyć środki do życia, skoro mu odebrało możliwość pozyskania tych środków poprzez zamknięcie go niesprawiedliwie w więzieniu, bo to budowanie sobie przyszłości zostało mu po prostu odebrane. I teraz, czyli to wręcz obowiązek państwa. Tak, uważam. Uważam, że to wynika ze zwykłej uczciwości. Jeżeli się człowiekowi zabrało środki czy możliwości do budowania swojej przyszłości, to teraz trzeba mu tę przyszłość zabezpieczyć, bo to nie on jest temu winien. I to jest dramatyczna sytuacja, że nie ma tego typu rozwiązań, które powinny być natychmiast wdrożone w życie, bo to jest jasne, jeżeli ktoś jest sprawcą wypadku, a nie jest to z jego winy, to pokrywa te ubezpieczyciel czy osoba, która jest sprawcą wypadku. I tak ten system działa w przypadku stłuczki na drodze, tym bardziej powinien działać w przypadku
a kiedy państwo krzywdzi człowieka, bo tak niestety się stało, urzędnik państwowy coś takiego zrobił. Mamy z jednej strony człowieka pokrzywdzonego przez wymiar sprawiedliwości, mamy też drugą stronę. Policja, prokuratura, sąd pierwszej instancji, sąd odwoławczy, a na koniec i sąd najwyższy. Wszystkie jakby się pomyliły, no bo żaden z nich jakby nie doszedł do prawdy. Na sędziach i na organach ścigania ciąży ogromna odpowiedzialność. Oczywiście, że tak. I tutaj to się dzieje kaskadowo, w związku z tym, że ktoś na tym bardzo niskim szczeblu się myli i kolejne osoby przyjmują, że jego założenie jest słuszne, to niestety każde inne jest również niesłuszne, ale wygląda inaczej. I być może z tego właśnie wynika ta pomyłka, ale po to ludzie mają aplikacje, profesury i po to są na tak wysokich stanowiskach, żeby przyjąć na siebie bardzo dużą odpowiedzialność i rzeczywiście taką sprawę dogłębnie zbadać. I nie można w moim przekonaniu zrzucić winy tylko i wyłącznie na tego, kto na samym dole tej piramidy popełnił błąd, bo to każda osoba, która się pod tym mogła potem to zweryfikować. Powinna to zweryfikować. I po to właśnie są te szczeble kolejnej instancji. To nie działa tylko i wyłącznie w sądzie, ale to działa wszędzie i w nauce i w każdym obszarze naszego życia. Że osoby, które biorą dużą odpowiedzialność, mają więcej do zrobienia. I jeżeli mielibyśmy to przełożyć na rodzinę, to nie można winić 2-letniego dziecka za to, że zmarzło. Za to jest odpowiedzialny rodzic. I tak dokładnie to wygląda w każdym systemie. Mówi się, że ten wyrok zapadł wówczas, bo takie były oczekiwania społeczne. To nawet któryś z sędziów powiedział, wprawdzie nie orzekał, ale pamięta jakby tą sprawę i mówi, że takie było wówczas oczekiwanie społeczne. Co zrobić, żeby sędziowie byli odporni na to, czego oczekuje od nich społeczeństwo? Moim zdaniem to jest kwestia tego, żeby po pierwsze politycy nie mieli wpływu na sądy i na sędziów i żeby być może jeżeli sędziowie nie będą odczuwali żadnych nacisków z zewnątrz, to będą postępować właśnie w taki sposób, żeby orzekać zgodnie z literą prawa, a nie zgodnie z oczekiwaniami otoczenia, bo bardzo często jest tak, że bardzo duże grupy ludzi postępują pod wpływem procesu grupowego, to znaczy, że a ludziom znacznie bardziej zależy na spójności i solidarności w grupie niż na realnym uwzględnieniu faktów. To jest siła bardzo tłumu? Oczywiście, tak. I to jest bardzo trudne, żeby oprzeć się całemu otoczeniu i postępować zgodnie z prawdą. Zresztą jest takie powiedzenie, że mówcy prawdy nie mają przyjaciół, ale nawet jeżeli jest to niewygodne dla całego otoczenia, to obowiązkiem sędziów jest postępowanie zgodnie z literą prawa, bo to chroni niesprawiedliwą osobę. Jeżeli my bierzemy jakiegoś człowieka i skazujemy go na 18 lat więzienia dlatego, że ludzie tego chcą, no to naprawdę w ten sposób podkopujemy i poczucie bezpieczeństwa u tych innych osób, bo oni mogą sobie pomyśleć wtedy, to ja też mogę tak zostać skazany, dlatego że moje małe otoczenie, moje osiedle, moja wieś, moje miasto będzie chciało, bo tak sądzi. To co zrobić, żeby sędziowie byli odporni? W moim przekonaniu to jest praca u podstaw. To nie jest praca nad sędzią, to nie jest praca nad prokuratorem, policjantem czy lekarzem. To jest praca nad człowiekiem i to my rodzice powinniśmy budować kręgosłup w tych młodych ludziach, którzy potem się kształcą. I ja myślę, że to jest o wiele bardziej skomplikowane niż to, że bierzemy człowieka, który ma skończoną sędziowską aplikację i nagle budujemy w nim kręgosłup moralny. To jest to, o czym mówimy, jest obowiązkiem rodziców, jest obowiązkiem nauczycieli, jest obowiązkiem nas, dorosłych, którzy mają wpływ na innych ludzi. To są bardzo proste rzeczy. To jest przechodzenie na czerwonym świetle na przejściu dla pieszych, czy przemoc, której się przyglądamy, czy agresja w korkach. To są bardzo drobne rzeczy, bo te fundamenty takiego dobrego życia społecznego składają się z drobnych kamieni, którymi jesteśmy właśnie my. Miejmy nadzieję, że wielu z nas rodziców podejmie się tej pracy u podstaw. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Tomasz Kozłowski, psycholog, a ja zapraszam po przerwie.